Sprawdzimy, ile pali CF Moto 1000 po modyfikacji. Rezerwa nam się tutaj zaświeciła niedawno. Mam 128 km. Zaraz zobaczymy, ile wejdzie. Sporo pali. Dobra, racinga sobie dzisiaj zatankujemy. No, jedziemy na rajdy. Musi sprzęt chodzić. Dobra, 22. 20. 20 i 20. Zakończone. No, to jeszcze nie jest zły wynik. Czyli jakieś 17-18. Przy takiej normalnej jeździe. Patek, prowadzisz? Dobra, prowadź, Patryk, tylko wiesz, tak nie za łotro. Bo ci pianki, kurwa, wstrzyknę. Tubiki. A, słuchajcie, tutaj jest taki nowy Chińczyk po prawej stronie. Wczoraj jadłem, zajebisty. To były burgery, no, ale ty, powiem ci, że naprawdę jakość pierwsza klasa, tu wszystko się umywa w okolicy. Świeża sprawa, najlepiej jak w Chinkach zaczęła ze mną rozmawiać. Pyta się, pan pierwszy raz, a ja, kurwa, co? Wiesz, a ona powtarza, nie, po swojemu, a ja nadal, kurwa, ucho przystawiam. Mówię, nie wiem, co ona do mnie pierdoli, nie? Ale dobre, dobre, naprawdę, polecam. Polecam Makłowicz, no. Wszyscy jedziemy? O, zobacz, ale głęboka jest. Próbujesz? Boję się. Dobra, dawaj ognia tu, Patryczek. Pokaż to merkę, jak to lata. Jesteś naszym teraz tutaj, wiesz, w grupie, kurwa, czarnym koniem. Ogień! O kurwa! Wyjdzie. No, ja tu już bym tam stanął. Ale nie było cię widać prawie. Ale zobacz, kanamem wyszedł, a ja to już bym dawno poszedł do dna jak Titanic. Pokaż dupę. No, mokra. Słuchaj, przejechałbym się teraz, ale mokry masz sprzęt. No nie, ale ty, za 4000 to nadal świecą. Cześć, do Piotka R, papa. Dobra, sam tył robimy. Tak, zobaczymy, czy to się wepnie, czy nie wepnie. Ucz go dobrze od początku, a nie. Dobra.
No dobra, dawać. Młody niech się uczy. Dobry sprzęt ma. Dobra, delikatnie zawadził tutaj minimalnie, ale wszystko jest w porządku. A już kupiony, sprzedany jest? O! Panie. Dawaj, dawaj, śmiało. Odeś. Bardzo ładnie. No i biała mewa, no. Wejdzie. To ma nie być. To co, szybka przerwa, czy lecimy dalej od razu? O. Nie wiem, bo mokra dupa nie chce. Bo nie szybka, ale wejdzie. Da. Będą pewnie tutaj wjeżdżać sobie. Tak jest. Tu mają zagrodzone do tego, a tu sobie można jeździć. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dobra. Mam zaszczyt się przejechać 1000R. Drugi raz. Drugi raz. O. Nie no, tym pierwszy. Biegi normalnie, R do tyłu, D do przodu. O, i to jest denerwujące. Trzeba się rozkraczyć jak kopita. Thank you.
Chodzi sprzęt. Chodzi sprzęt. Ale na sporta musiałem mu włożyć. Ja ci specjalnie na eko włączyłem. No ja mówię, ty, on nie chce jechać. A na sporcie już jest grubo. Młodzież jest? O, a ty soczek stworzyłeś? Ojej. Czekam, bo wystawiam, zapnę go. Dobra, co my tu mamy? Nie, masz jeszcze automat. Musimy sobie Pajerko, tak? Co? W lewo? Idziemy? Co? Nie pod prąd idziemy? Ty, no bajlando, powiem ci, bardzo. To jest taka typowa, wiesz, turystyka, nie? Takie trasy. No tak. Ale wiesz, tak jak masz do tego. Tak jak wiesz, jakieś rajdy są też w ogóle, też ciśnienie jest to fajne, wiesz, pilotem lecisz. To musi kombinować, żeby jechać podwieczony tyłem, przodem, wiesz, nie? Żeby się wyciągarkę nie zapiąć, na przykład, nie? Mogę na czołówkę z nikim nie polecić, bo nie wiem, czy pod prąd nie jedziemy. Dobra. No to się zaraz się będzie włączało, sekundkę potrzebuję. To jest najbardziej takie właśnie, żeby wziąć samochód, wziąć w pokój z rodziny, pakę 40 do Albanii lecisz, nie? Zdarzyli tego samochód, nie? Mhm. Taką, wiesz, grubową. Opa! No, to dobre, bo on ma te, tu masz 400, prawie 500 newtona. No, ale ładnie, no, reaguje dobrze na gaz, no. To jest blokada tyle, nie spięta, to jeszcze. No dobra. To jest coś gazu, powieli, powieli, ale musiałbyś to sobie zabić. Dobra, to jedziemy. I tu podjadę? Jak pojedziesz na prawo, to tam. Tak, to za tym szarym. Tam, tam? No, no tak, tak. Musisz od razu, tak, musisz napędzić to pojedziesz. Ciekawie. Nie ma takiego efektu wow, wiesz, jak na tych naszych kładziorach, nie? Nie, no to nie uzyska, to się da radę. Ale to już z dzieciaczkiem, to wiesz, to spokojniej, nie? No i taki Pajero też daje radę. Musiałby przyjechać tak naprawdę bez tego, bez dzieci i wtedy można sobie tam trochę, wiesz, poszaleć, nie? Ale wiesz, no nie mieliśmy tego, mówię, jak na kładzie właśnie tego pierdolnięcia, tylko że dajesz na no nie, no wiadomo, no. Dlaczego opony wyglądasz? To jest ta opona, a to jest jeszcze nowka sztuka, nie? Ile zjechała się. Ale na takich jest lepiej kopie, co? A to jest ta sama opona co tu. Ta sama co tu, tak. Tylko że masz, wiesz, tą nówkę, a ta jest ta. No, my przechaliśmy już na nich 50 tysięcy km. To nieźle. No, tylko na tych jednych, nie? A i czy w ogóle nie zmieniasz? Nie zmieniasz ani na lato, ani na ten? Nie, ja nie zmieniam. No, już tylko w zimę to trzeba uważać, bo to jest tak ślisko, jest guma twarda. Że w zimę jedziesz tak jakbyś, kurna, no na letnich jedzie typowo, nie? A też jak dasz gazu na tym, to ci zaraz bokiem rzuca albo coś, wiesz, i to trzeba mocno uważać, nie? A gdzie nasi chłopcy? A, tam są. Na żarcie, w gronach tam. A to idzie ze mną? Dawaj młodego bierz. Chodź, a to idziemy tam, czy? Jest i parę kładów dzisiaj od nas. To od Piotka. Od Piotka z grupy przyjechali też chłopcy. No i dobra. Coś dzisiaj ogramy.
Tutaj mamy ten wyścig Zielonka 4x4. Dzisiaj z Dąbrówką tą naszą tutaj się jakoś połączyli. Zaraz się dowiemy, o co chodzi. Słuchajcie, dzisiaj spotykamy się na takim pikniku offroadowym. To nie jest żaden rajd ani rywalizacja, tylko po prostu okazja, żeby się spotkać, trochę pobawić i jeszcze nachlać. Na pomysł padł Tomek, dobra Zielonka, razem bawimy na tych rajdach. Postanowiliśmy zebrać razem siły i zrobić sobie takie spotkanie. Po prostu na luzie, bez spinki, ale z garkuchnią, z terenem, z wami wszystkimi, żeby było fajnie. I może właśnie troszeczkę offroady. Troszkę atrakcji dla dzieciaczków planujemy. Tutaj tak organizacyjnie otaśmowaliśmy kawałek terenu, żeby po prostu tutaj nie będziemy jeździć samochodami, żeby dzieciaczki mogły sobie swobodnie tutaj pobiegać, poskakać z tej górki. Także prośba, żeby nie wjeżdżać za taśmę tutaj, gdzie właśnie stoi gitara. A z drugiej strony dla dzieciaków, żeby wyjdą za taśmę, to żeby uważały, tak? Tak. I jak tu podjeżdżacie też... Najlepiej, żeby nie wychodziły w ogóle. Będziemy sobie tutaj na dole, jest też jakby bezpiecznie, jest jedzenie, więc słuchajcie, bo takim głównym czynnikiem, czy triggerem tego, że ta impreza powstała, to jest to białe auto. Nie wiem, czy ktokolwiek z was nie zna historii, ale gdyby się jeszcze zapędzili, Ja nie znam. W lutym się spaliło na trasie do... Co? Tomkowi zajęło 4 miesiące. 5-6. Było spalone, tak kompletnie spalone. Odbudowanie go do zera. To jest zdecydowanie rzecz, którą można podziwiać. Jego determinacja i pasja do tego auta, żeby się spokojnie. I ja tutaj chciałem bardzo podziękować wszystkim za okazałe wsparcie, bo dużo osób w różny tam sposób pomagało, ale też powstała taka zbiórka finansowa. Udało się zbierać 5000 zł na odbudowę. Tak dla mnie to są bardzo duże pieniądze. Na pewno bardzo wspomogło to odbudowę tego samochodu. No i odwdzięczając się tutaj chciałem was wszystkich właśnie zaprosić, żebyśmy sobie mogli teraz tym samochodem pojeździć, powozić dzieci, także jest do waszej dyspozycji, jest w miarę bezpieczny, mamy gaśnicę, także słuchajcie, ja tutaj od razu powiem, że takie gaśnice, które macie w samochodzie, warto zamienić na takie, bo gdybym miał taką gaśnicę od razu, to byśmy się teraz nie spotkali, bo by nie było pożaru. No dobrze, że nie miałem. No właśnie. Także tyle ode mnie. Słuchajcie, zaczniemy od tworzenia dzieciaczków, bo oni tutaj najbardziej tego oczekują. Ale kierowca jest do niego oczywiście. Siadaj. Chwila, powoli, które z dzieci jeszcze nie piło. Także mamy tutaj Bartka z bardzo fajnym sprzętem. Bartek będzie jeździł tutaj tymi drogami dookoła, no bo tak ten motor będzie najlepiej tam się sprawdzał. To jest tutaj. No. Będzie ma tak, można przyjechać do Witaru, nie wiem, tak? Mirek, ten patrol taki wojenny. Tak, ten patrol wojenny też, jak ktoś się chciał się przejechać, nie wiem, co jeszcze będzie. To jest ważne. Słuchajcie, tam na dole są takie dosyć mocno przygotowane tory offroadowe. Ci, którzy przyjechali swoimi samochodami, tak, mogą się spróbować. Tam dalej widać takie dwie brzozy ścięte już. To jest start czasówki, taki wyznaczyliśmy taśmami. Tor czasowy, możecie się spróbować. Dużo zakrętów, góry, górki, dołki, on jest cały otaśmowany. Możecie sobie zobaczyć, później nie wiem, porównać, kto ma krótszy czas, czy dłuższy. Jakbyście chcieli sprawdzić swoje tory, tak na to jakby, żeby uważać. Nie, na powodzenie. Rozkazy trzeźwy. W razie czego.
rękawice są jeszcze lepsze założone. To co, pokażesz co to potrafi, co? Pewnie, tylko zacznijmy chwilkę, słuchaj. A co to jest w ogóle za sprzęt? To jest MW750. Okej. Okay. Silnikiem od Dniepra. Jak ktoś kurwać będzie jechał, niech deski będzie. O, to pałką? Nie, to jest granacik. Mogę zupę postawić na nim? Śmiało. Nie za bardzo. Bo mam telefon jakiś, kurcz. Burkę. Rady.
większy krzyż. To jedźcie sobie tam. Jedźcie sobie tam, a widzimy zaraz się tam. Nie wiem, nie mierzę. No tu jaki. Cześć, cześć. Ojej. Jest trochę. Łaski sobie robią elegancko. Spokojnie. To my ostatnio przerwę zrobić. Chcesz mieć jabłko? Tutaj? O! To jest lepiej. Uwaga, uwaga! Uwaga. A to będzie? Radek, ty tu jedziesz? Poczekaj, nie, nie bierzcie do góry, bo nie wiem, a co? A, nie, nie, kurde, samym się nie chce. Gdzie chcesz jeździć? Ale z Piotkiem? No. To ktoś tam pojedzie, rób coś, kto nie pojedzie. Kurwa, nie wiem, czy wodę ryzykować, czy nie. No gdzie jeszcze? Wody nie ma takiej. No ale znów dwa przejazdy. Tak to wrządzę się spierdolę z pędu.